Okej, witam serdecznie. Ja nazywam się Piotr Burzyński. Będę prowadził prezentację, która się nazywa Praktyczny i opłacalny sposób na wprowadzanie trójwymiarowego modelowania części oraz wykorzystanie danych 2D, czyli co to jest AutoCAD Inventor LTSJ 2013. Przygotowałem taką krótką prezentację. Chciałbym, żebyśmy najpierw ją sobie zobaczyli. Też nie chciałbym, żeby ona zajęła nam większość czasu, ale zależy mi na tym, żebyśmy zobaczyli, bo ona jakby koncentruje tutaj, jakie możliwości daje nam ten pakiet. Sekundeczkę jeszcze, dobrze, tu wszystko dobrze, możemy zaczynać. No więc AutoCAD Inventor LTSJ 2013. No i teraz tak, co wchodzi w skład tego pakietu? Na tym slajdzie widzimy, że jest produkt Autodesk Inventor LT do projektowania i wizualizacji 3D, ale pojedynczej części, pojedynczego elementu. Mamy również AutoCAD LT. No i Sketchbook Designera. Na tym slajdzie niestety nie zdążyłem dodać jeszcze jednego produktu, który jest również w tym pakiecie i nazywa się Inventor Fusion. Ja go pokażę na tej prezentacji, natomiast nie ma go na tym slajdzie. Bardzo, bardzo Państwa przepraszam, ale po prostu nie zdążyłem go tutaj dodać. No i teraz tak naprawdę ten pakiet w mojej ocenie jest przeznaczony dla użytkowników AutoCADów LT, którzy chcieliby się rozwijać bardziej w 3D. No bo jaki jest największy minus AutoCAD LT? Właściwie możemy szkicować, możemy wszystko kreślić, natomiast nie ma modułu trójwymiarowego i nie możemy nic tak naprawdę zrobić, więc ten pakiet uzupełnia ten brak, daje nam inwentora LT do modelowania części, plus daje nam jeszcze inwentor Fusion, więc znowu możliwość na przykład otwierania jakichś stepów i modyfikowania ich. Na przykład ściągam sobie ze strony producenta jakiś, powiedzmy, silnik i chciałbym przesunąć otwory mocujące, więc ten program mógłby być do tego właściwy. No i plus jeszcze taki, że mamy tutaj Sketchbook Designer. To jest raczej dla designerów, to jest program do szkicowania. Tutaj można podłączyć, najlepiej byłoby podłączyć tutaj tablet, jeżeli ktoś, no nie wiem, najpierw wymyśla jakiś kształt, jakąś obudowę jakiegoś elementu, no to jest najlepszy sposób, żeby nie szkicować po prostu na kartce czy na chusteczce, bardzo często coś takiego widziałem, tylko po prostu mamy do tego odpowiedni produkt. No i teraz przyjrzyjmy się bliżej kolejnym możliwościom inwentora LT, bo bardzo dużo ludzi po prostu pyta o tą aplikację, co ona tak naprawdę może, co nam tak naprawdę daje. No i tutaj widzimy na tym slajdzie: projektowanie skomplikowanych elementów 2D może być trudne i powodować niepotrzebne błędy. No więc właśnie o to chodzi. Bardzo często no, ciężko jest nam przewidzieć po prostu na samym szkicu, o, przepraszam bardzo, na samym szkicu, jak ma wyglądać ten element. W 3D no, zdecydowanie lepiej to widzimy. Możemy przewidzieć jakieś rzeczy, możemy poprawić jakiś otwór, przesunąć i zobaczyć, jak on się zachowa w kontekście całego elementu. No, możemy też utworzyć wizualizację tego elementu bardzo szybko, po prostu włączając jakieś cieniowanie i zapisując to do JPEG-a. Już można wrzucić do katalogu, już można coś komuś pokazać. Ok, no i wiadomo, tutaj na dole jest jeszcze jeden taki ważny wpis. Zmniejszyć ilość przeróbek. Wszyscy wiemy, że najmniej kosztuje błąd na etapie projektowania, a nie jak już zrobimy jakąś konstrukcję, czy zrobimy jakiś element. No więc to jest dość ważny element. Chodzi o to, żeby wszystko stało się w przestrzeni wirtualnej. Wszystko, co możemy przewidzieć, poprawić, to robimy właśnie tutaj.
OK, no więc jeszcze jeden slajd. Inwentor, intuicyjne szkicowanie, czyli mamy obszar szkicowania dość podobny, właściwie bardzo podobny do tego, który jest w AutoCADzie, z tym, że tutaj możemy po prostu robić bryły. Łatwość w modelowaniu części, no czyli po prostu możemy tak naprawdę dotykając naszej części, możemy wprowadzać na przykład fazy, albo kolejne szkice, albo kolejne operacje, otwory, co za chwileczkę też pokażę oczywiście. Wizualizacja, no tak jak widać po prostu tutaj ten korpus u góry. No i dokumentacja płaska, czyli wszystkie przekroje. No łatwiej jest chyba zrobić z modelu trójwymiarowego po prostu kilka widoków, przekrój, szczegół i nawet zaciągnąć wymiary ze szkicu 2D, który był zrobiony wcześniej w obszarze modelowania. Niż robić to po prostu w AutoCADzie LT. OK, lecimy dalej. Dalej mamy tworzenie i uaktualnianie dokumentacji 2D, czyli właśnie to, o czym mówiłem. No, po prostu jest to no, bardziej wyraźne. W 2D nigdy nie będziemy mieli takich możliwości. W 2D po prostu musimy o wielu rzeczach pamiętać, wielu rzeczy nie widzimy czasami. No i żeby wyeliminować błędy, możemy sobie po prostu zrobić taką dokumentację więcej. Tą dokumentację można otworzyć w AutoCADzie, tą, którą zrobię w inwentorze i zmodyfikować dalej, czyli wprowadzić jakieś własne wymiary, własne opisy. Może ktoś bardziej zna AutoCADa LT i tam by chciał wymiarować na przykład, tam by chciał robić opisy, ale akurat potrzebuje model 3D, więc modeluje go sobie w inwentorze LT, rzuty robi w inwentorze LT, ale zapisuje dokumentację jako DWG i otwiera ją sobie w AutoCADzie, by tam dalej zrobić wszystkie opisy. OK. No i tak jak tutaj mówiłem, tworzenie części, szybkie wstawianie wymiarów i opisów, uaktualnienie modelu, czyli automatycznie, jeżeli wprowadzę zmiany w modelu, widać je automatycznie w dokumentacji płaskiej. Następny slajd. Według mnie jeden z kluczowych elementów tego pakietu, no bo jeżeli mamy faktycznie AutoCADa LT, no to, o chwileczkę, mryga mi tutaj ikonka, ktoś o coś pytał być może. Czy zmiany w 2D aktualizują model 3D? Jeżeli mam dokumentację płaską w inwentorze w formacie DWG i zaciągnąłem w tej dokumentacji wymiar z modelu, to tak, jeżeli zmienię ten wymiar, zmianę widać również w modelu. Natomiast jeżeli wprowadzam zmiany potem w AutoCADzie, no to już tych zmian tutaj widzieć nie będę. Nie? W ten sposób. Znaczy jest ta możliwość, natomiast w środowisku inwentorowym, tak? Z AutoCADa do inwentora nie. Okej, no więc, no i jeden z kluczowych, przepraszam jeszcze chwileczkę. O, o ten slajd mi chodziło. Jeden z kluczowych elementów, potrzeba weryfikacji modelu 3D przez różnych producentów. Chodzi o to, że tak naprawdę mając AutoCADa LT, no mogę robić szkice 2D, otwierać DWG i wysyłać moje DWG dalej. No ale co jeżeli współpracuję z kimś, kto ma, nie wiem, jakieś inne programy, albo ma inwentora, albo ma, no nie wiem, jakieś inne oprogramowanie i na przykład wysyła mi plik w formacie STEP, SAT, IGS, albo, no nie wiem, CATIA, NX. No i teraz coś muszę z tym zrobić, nie otworzę tego nigdzie, ale w inwentorze LT jak najbardziej cała ta lista translatorów, która jest w pełnym inwentorze, również jest tutaj, więc ja mogę otwierać te pliki i robić z nich dalej dokumentację, modyfikować je więcej.
Jeżeli dostanę na przykład jakiegoś stepa i to będzie częścią mojej prezentacji, jeżeli dostanę stepa, mogę go otworzyć sobie chociażby w Inventor Fusion i zapisać go jako DWG, a potem otworzyć w Inventorze i dalej na nim pracować, robić dokumentację i wysłać ją do AutoCAD LT, jeżeli jest taka potrzeba. No i to jest uważam, bardzo ważna cecha tego pakietu, że jest ta możliwość zaciągania geometrii z innych programów. No i tu po lewej stronie widzimy CATIA, ProEngineer, SOLIDWORKS, NX, czy właśnie SATY, wszystkie formaty wymiany jak najbardziej można otworzyć. Więcej, po prawej stronie można zapisać. Jest też możliwość zapisania, jeżeli wprowadzam zmiany, na przykład dostałem plik z CATII, wprowadzam w nim zmiany w inwentorze, ale muszę go odesłać, więc mogę również do CATII zapisać, nie? Do takiego samego formatu. OK. Wykorzystanie rysunków 2D do tworzenia modelu. No, może się zdarzyć, że OK. O, przepraszam, jeszcze cofnę. Może się zdarzyć, że mamy dokumentację 2D i chcielibyśmy, mamy już tą część narysowaną, ale chcę z niej zrobić 3D. Jest również taka możliwość, czyli z AutoCAD-a mogę geometrię zaznaczyć i wkleić ją do inwentora, do szkicu części i zrobić z niej model trójwymiarowy. Także jest jak najbardziej również taka możliwość. I właśnie, kopiuj i wklej geometrię do Inventor LT, potem modelowanie części, no i dokumentacja płaska. No i jakby to była ta część poświęcona Inventorowi LT. Ja jeszcze o nim oczywiście będę mówił, ale mamy tutaj jeszcze wzmiankę króciutko o AutoCADzie LT. No, AutoCAD LT chyba znają już wszyscy tak naprawdę, w ogóle AutoCAD chyba znają wszyscy, więc tutaj za dużo też nie trzeba o nim, myślę, mówić, no jest to doskonałe narzędzie do kreślenia, do wprowadzania zmian, do odczytywania rysunków, do wymiarowania. Jest też możliwość współpracy z PDF-em, to znaczy jeżeli PDF był wygenerowany w jakimś programie CAD-owskim, to tutaj w AutoCADzie można tego PDF-a otworzyć i obrysować sobie geometrię, która jest w tym właśnie PDF-ie i mamy wtedy wektor, więc mogę pracować po prostu, mogę pracować dalej. Ta możliwość jest fajna, ponieważ na PDF-ie, w AutoCADzie, jeżeli PDF jest podpięty, to na geometrii zaznaczają się punkty przyciągania, na przykład do końca linii, do symetrii, do styczności okręgu, także jest to naprawdę bardzo fajna funkcjonalność. No i dalej mamy no, dwa słowa o AutoCADzie, dokumentacja, współpraca, zwiększanie wydajności. No jakby podstawowe rzeczy, czyli wiadomo, szkicowanie 2D, narzędzia edycyjne, opisowe, to co po prostu AutoCAD może nam dawać, to co jest w nim najważniejsze. Bloki dynamiczne są również w AutoCADzie LT, style tekstu, właściwości obiektów, kreskowanie, no cała ta podstawowa funkcjonalność w dokumentacji, współpraca, no jest teraz dostęp do Autodesk 360, czyli do chmury autodeskowej, czyli jesteśmy w stanie dzielić się swoją dokumentacją przez serwery autodeskowe, co jest nowością i uważam, że kierunek jest fajny. Fajne, że jest to również w AutoCADzie LT. Jest również AutoCAD WS, jest taka pozycja, to jest po prostu aplikacja na telefon. To jest aplikacja na telefon, można, nie wiem, jeżeli ktoś ma, nie wiem, iPhone'a, iPada, również można sobie jakiś dokument, a jedzie na przykład gdzieś i chciałby sobie też rysunek obejrzeć, jest taka również możliwość. OK, współpraca i zwiększanie wydajności, synchronizacja ustawień niestandardowych, to jest nowość, wiersz poleceń również jest ulepszony, co za chwileczkę zobaczymy, uchwyty wielofunkcyjne, dostosowywanie interfejsu użytkownika, wiadomo, no i wprowadzanie dynamiczne, czyli jak już coś rysuję, to mogę wprowadzać wartości dynamicznie. No i jeszcze na koniec już tej prezentacji, już kończę, tu mryga mi ikonka, sekundkę.
Pytanie dotyczące inwentora LT. Nie można w nim robić złożeń zespołów? Nie. I muszę to bardzo wyraźnie podkreślić. Jest to tylko i wyłącznie możliwość modelowania pojedynczego elementu. Czyli jestem w stanie otwierać stepy SATy, tworzyć nowe części. Jeżeli chodzi o modelowanie, to wszystkie narzędzia tam są. Natomiast nawet mogę zrobić iParta, jest technologia iPart również. A części wielobryłowe? I to jest bardzo dobre pytanie. To jest świetne pytanie, bo specjalnie to sprawdzałem też na samym początku, jak zainstalowałem inwentora LT. Na szczęście części wielobryłowe można robić. Czyli jestem w stanie zrobić sobie część. Powiedzmy, że jest sytuacja taka, mam jednego inwentora LT i jednego inwentora pełnego, więc w inwentorze LT modeluję sobie część, która ma w sobie korpusy bryłowe, bo uwzględniam to, aha, to będzie zespół, tak? Więc każde następne wyciągnięcie jest osobnym korpusem bryłowym. I potem otwieram sobie tą część na drugim komputerze, na drugiej stacji, gdzie jest pełny inwentor. I tam robię z tej części zespół i robię dokumentację złożeniową. Także jest to fajna funkcjonalność, całe szczęście mamy korpusy bryłowe również są w tym inwentorze LT. OK, no i dalej, ja jeszcze za chwileczkę odpalę te programy, więc wszystko to sobie będziemy mogli zobaczyć. No i mamy przed sobą jeszcze jeden produkt, który ja bardzo lubię. Nie zawsze wszystkim on pasuje, bo nie wszyscy się czymś takim zajmują, ale proszę zobaczyć na tym tutaj slajdzie, widać bardzo wyraźnie. To jest coś, co można zrobić po prostu właśnie w sketchbooku. Jest to świetne narzędzie do szkicowania, do konceptu, tak? Muszę coś wymyśleć, robię coś, no nie wiem, robię jakiś mechanizm, który jest w środku, ale potrzebuje, żeby obudowa była fajna. No i teraz jak ona powinna wyglądać, więc mogę po prostu ją sobie tutaj szkicować. No, są potrzebne umiejętności, których ja już niestety nie mam. Kiedyś trochę rysowałem, ale teraz już tak naprawdę gdzieś mi się to zapomniało. Natomiast to, co widzimy przed sobą, jest możliwe właśnie w Sketchbook Designerze, którego też przez chwileczkę na końcu pokażę i jeszcze dosłownie dwa slajdy, czyli właśnie możliwość rysowania, malowania, ale tu ważne zdanie wektorowego, czyli nawet to, co sobie naszkicuję, jestem w stanie zapisać do formatu DWG i na przykład potem wykorzystać w aliasie, żeby zrobić jakieś powierzchnie, wyciągnięcie między tymi krzywymi, które narysowałem tutaj w sketchbooku. Tworzenie ilustracji, rysowanie koncepcji projektu, no to są główne zalety tego programu. No i jeszcze ostatni slajd, czyli możliwości rysowania, cała gama narzędzi. No to narzędzie, tutaj jest cała gama narzędzi, ale tak naprawdę to jest bardzo intuicyjny i bardzo przyjemny program, który można naprawdę bardzo, bardzo łatwo poznać. Czy do rysowania, czy do modyfikacji, tutaj w lewym dolnym rogu widzimy właśnie ten but, czyli ok, mogę coś sobie naszkicować, ale powiedzmy, że jeszcze na samym końcu dobra, a jakbym go trochę powyginał, jak wtedy by wyglądał. Nie? No i jeżeli chodzi o prezentację, to wszystko, przechodzę teraz do części tutaj związanej właśnie, no mamy tak, mamy AutoCAD-a LT, mamy inwentora, mamy sketchbook. O, tu jakiś super skomplikowany samochód. Proszę się nie śmiać. No i mamy jeszcze inwentor Fusion, ale myślę, że zacznę po prostu od inwentora. Jest to wersja 2013, więc przypuszczam, że pewne osoby były już na innych prezentacjach inwentora, więc króciutko tylko powiem o nowych rzeczach, bo ja już o tym mówiłem przy okazji pełnego, ale być może kogoś nie było, to jeszcze szybciutko wspomnę. Mamy tutaj w przeglądarce możliwość kliknięcia na końcu części i przesunięcia na samą górę albo na sam dół. Jednym kliknięciem po prostu mogę przesunąć koniec części. Następnie mamy możliwość
wstawiania prostej geometrii, czyli box, cylinder, sfera i torus. OK, no tutaj właściwie narzędzia pozostały takie same. Mamy też połączenie, wiadomo, właśnie z Inventor Fusion. Potem mamy jeszcze tak, tutaj na pasku szybkiego uruchamiania mamy, no to się troszeczkę zmieniło. Ja jestem zwolennikiem, ja akurat ten pasek szybkiego uruchamiania to jest bardzo fajna rzecz. Ja wyświetlam go sobie pod wstęgą. Jest po prostu szybszy dostęp do niego i tutaj na tym wolnym miejscu mogę wrzucać najczęściej przez siebie używane narzędzia, po prostu klikając, no powiedzmy, że to prawym, dodaj do paska szybkiego dostępu, cyk, i mam to narzędzie, którego najczęściej używam po prostu pod ręką. OK, no ale tutaj mamy jeszcze tak, materiały, czyli mam dostęp do biblioteki autodeskowej. Ta biblioteka wcześniej już była, tak, ale teraz mamy wyraźniejszy do niej dostęp, czy do biblioteki materiałów, czy do biblioteki tekstur. Tak, to wszystko w tym miejscu. Tutaj mamy dostęp do biblioteki materiałów i do biblioteki po prostu do tekstur. Tak? To jest biblioteka autodeskowa, ona jest teraz w każdym produkcie autodeskowym, więc jeżeli coś otteksturuję tutaj w inwentorze, to również widzę zmiany i odpalę to na przykład w Maxie albo w Showcase'ie, to widzę wszystkie tekstury, które nadałem tutaj w inwentorze. No plus jeszcze mamy na przykład takie też sprytne narzędzie, które pozwoli nam, ok, na przykład to zaokrąglenie ma być innego koloru na przykład, nie? Albo ma być innej tekstury, ma mieć inny troszeczkę materiał. Także to wszystko jestem w stanie sobie tutaj zmieniać, ale powiedzmy, że to jest kosmetyka. Chciałem tylko wspomnieć, że coś takiego w ogóle jest. OK. No więc mamy tak. Jeszcze sekundkę, tutaj sobie sprawdzę. OK, to powiedzmy zamkniemy. Tak naprawdę Inventor LT, no to jest podstawowa funkcjonalność Inventora, więc jeżeli ktoś zna Inventora w takim podstawowym stopniu, no to tutaj odnajdzie się błyskawicznie. Wszystkie narzędzia do modelowania są, ale muszę przestrzec przed jedną rzeczą, bo też ludzie bardzo często o to mnie pytali, czy jest w tym inwentorze moduł konstrukcji blachowej. No i ja celowo otworzyłem taką blaszkę. Otworzyć ją mogę i płaski wzór z niej zobaczę. Natomiast niestety, ale nie mam żadnych narzędzi do modelowania takiej konstrukcji blachowej. Być może w kolejnych wersjach tego produktu ta możliwość się pojawi. Ja szczerze żałuję, bo no, bardzo by umocniło, ta pozycja bardzo by umocniła inwentora LT. Niestety w tej wersji jeszcze tego nie ma. Możemy otworzyć, możemy zrobić dokumentację, ale z modelu zagiętego tylko, więc tak naprawdę powiedzieć, że modułu blachowego tutaj nie ma. Mogę otworzyć tą część, mogę z niej zrobić dokumentację, ale to wszystko, co mogę zrobić, niestety. Mam oczywiście dostęp do stylów konstrukcji blachowej, no ale to tylko tyle, co tutaj jest. Modelować konstrukcji blachowych niestety tutaj się nie da. Chociaż na upartego, jak ktoś by naprawdę był uparty i chciał, to przecież w modelowaniu tutaj, z tym, że w modelowaniu części, tak? Tutaj w modyfikacji, w pole modyfikacji mamy wygnij część, więc no, ale jest to po prostu jakieś obejście, jest to jakaś proteza. OK. Witam kolejnych tutaj uczestników, bo widzę, że się ktoś dołączył do nas jeszcze. OK. OK. No więc tak. Konstrukcja to jest właśnie to. No i teraz przejdźmy sobie do modelowania. Ja tutaj otworzyłem sobie taki korpusik.
Jest on zrobiony właśnie w inwentorze. No tutaj niestety mamy jeden korpus bryłowy, ale proszę zwrócić uwagę, bo to jest odpowiedź właśnie na to pytanie, tak? Czyli ok, faktycznie jestem w stanie robić różne korpusy bryłowe. Każde wyciągnięcie, każdy obrót może być osobnym korpusem bryłowym. Proszę zwrócić uwagę, to jest bezpośrednie modelowanie, czyli powiedzmy, no już kliknę to zaokrąglenie i pojawi się ikonka edycji tego zaokrąglenia bezpośrednio na modelu, więc nie muszę szukać tej operacji w przeglądarce, po prostu klikam sobie na modelu i ona się automatycznie edytuje. Jestem w stanie tutaj wpisywać odpowiednią wartość albo na przykład złapać sobie za tą strzałeczkę i powiedzmy zmniejszyć albo zwiększyć to zaokrąglenie. No, powiedzmy niech zostanie tak, jak jest. No i każdą operację jestem w stanie w ten sposób wyedytować, czyli albo wyedytować szkic tej operacji, czyli powiedzmy, że wysokość miała być, albo tutaj średnica miała być 15 cali, powiedzmy, a wysokość miała być 19 cali. OK, więc to możemy również zmienić, powiedzmy, że przesunę. Nie da się przesunąć, OK. Pod prawym zakończ szkic 2D. Wyciągnięcie zostało zrobione. No więc modelowanie w ten sposób, czy na przykład edycja któregoś z otworów, można bardzo łatwo, tu akurat kliknąłem jeden z otworów, który jest w szyku, więc edytuje się możliwość zmiany ilości otworów w szyku. No ale ten otwór musiałbym znaleźć sobie akurat w przeglądarce. O właśnie, ten otwór chciałbym wyedytować. No i tutaj mogę po prostu wprowadzać zmiany głębokości, wielkości otworu, czy na przykład otwór ma być przelotowy, czyli chcę wywiercić otwór pod konkretną śrubę. No i teraz takie krótkie pytanie. No faktycznie, jeżeli jestem użytkownikiem AutoCAD LT i nagle dostaję pakiet AutoCAD Inventor LT Suite, no to moje możliwości właściwie podskakują bardzo wysoko, bo tutaj korzystam z bibliotek, z norm, więc jakby jest no, bardzo duży skok, jeżeli chodzi o możliwości, które daje oprogramowanie. OK, ja tutaj nic zmieniał nie będę. Oczywiście otwór mógłby być gwintowany, to wszystko można sobie wyedytować. Za chwilę jeszcze zamodeluję jakąś część, ale na razie chciałbym, może zróbmy dokumentację tego elementu. No i po prostu wybiorę sobie nowy. Tak wygląda okienko teraz nowy w inwentorze 2013. No, posprzątali tutaj troszeczkę. No, niestety, proszę zobaczyć, w inwentorze LT mamy tylko szablon części pojedynczej, szablon, no i szablony rysunkowe, tak? Standardowy szablon Inventor Drawing, IDW, no i DWG. No, jeżeli jesteśmy w pakiecie i mamy jeszcze AutoCAD LT, no to będę Was namawiał, żebyście po prostu wstawiali, robili dokumentację w DWG, bo potem ją po prostu można otworzyć w AutoCAD i zmodyfikować na swój sposób. Ja wybiorę właśnie taki szablon dwukrotnym kliknięciem, no i jestem w obszarze arkusza w inwentorze. No i pod prawym przyciskiem myszy wybieram sobie tutaj widok bazowy, no albo u góry tutaj główna ikona programu, albo pod prawym przyciskiem myszy widok bazowy. Ja jeszcze o tym słoneczku, nie wszyscy o tym wiedzą, dlatego o tym powiem. Ja akurat jestem zwolennikiem korzystania z tego menu kontekstowego, ja mówię na to słoneczko, bo tutaj no, są najczęściej używane przez nas narzędzia. Nie muszę, zamiast robić 100 km myszką, robię 10 km myszką, powiedzmy tak to nazwę. Ale fajną naprawdę rzeczą jest to, że tak naprawdę nawet nie muszę, jeżeli pamiętam, gdzie są te wszystkie
narzędzia w tym słoneczku. Na przykład tutaj mamy widok bazowy u góry. Jeżeli pamiętam, że on tutaj jest, to nawet nie muszę wyświetlać tego słoneczka. Po prostu klikam prawym przyciskiem myszy i przeciągam. No muszę to zrobić szybko. Prawym i do góry przeciągam i od razu to narzędzie się włącza. Czyli tak naprawdę nawet nie będę widział, ktoś, kto stoi obok mnie, nie będzie widział, co robię tak naprawdę, bo ja pamiętam po prostu, gdzie są te operacje. Tutaj jest tekst na przykład. Tu jest escape. Tu jest widok bazowy, tak? Więc robię to bardzo szybko. Nie wiem, czy widać to przez, nie wiem, jakie jest odświeżanie, czy to dobrze widać, ale mam nadzieję, że coś tam było widać. Po prostu klikam prawym i przeciągam do góry i pojawia się jakieś odpowiednie narzędzie. OK, więc wstawiam widok bazowy. Pod spodem otwarty jest ten plik, więc od razu jest tutaj widoczny w podglądzie. OK, no więc mamy tutaj niestety tylko jeden widok. Na dole mogę zadeklarować, jaka powinna być skala tego widoku. Mogę oczywiście wybrać z menu rozwijalnego. Mogę wpisać odpowiednią skalę po prostu samemu. Wybrać odpowiedni widok, odpowiednią orientację. Niech to będzie na przykład widok z lewej. OK, jaki ma być styl wyświetlania? Czy mają być widoczne linie ukryte, czy nie? No i tutaj jeszcze zakładka opcje wyświetlania, czyli mogę jeszcze na przykład elementy konstrukcyjne użytkownika, czyli na przykład mamy jakiś punkt konstrukcyjny, od którego chciałbym zwymiarować geometrię naszą, więc mogę go sobie tutaj zaciągnąć, albo na przykład linie styczne i linie przenikania mógłbym na przykład wrzucić. Dobrze, no i tu jeszcze sprawdźmy sobie, aha, no taki widok, ok, wstawiam go sobie w tym miejscu, przeciągam na dół, żeby wstawić widok z góry, no powiedzmy taki widoczek izometryczny też mi się przyda, pod prawym przyciskiem myszy wybieram create, utwórz, no i program generuje taki widok. No ja oczywiście chcę tutaj troszeczkę posprzątać, może za duży jest ten rysunek, może ten widok nie powinien być aż tak duży. Mogę go kliknąć dwukrotnie w ramkę, która się pojawi i wybrać skalę na przykład 1 do 10 i wstawić go sobie tutaj. Jestem zwolennikiem i zawsze wszystkich namawiam do wstawiania widoków izometrycznych. Nie wszyscy to robią, ale jestem zwolennikiem, bo mnie to kosztuje 5 kolejnych sekund, żeby to wstawić, a tak naprawdę dokumentacja jest zdecydowanie bardziej czytelna. OK, no więc wstawiłem dwa widoki. Pomyślmy sobie, ile musiałbym poświęcić czasu, żeby coś takiego zrobić w AutoCAD LT. No, pewnie, żebym zrobił, bo wszystko da się zrobić. Wszystko jest kwestią czasu tak naprawdę. No i teraz tak, mamy te dwa widoki. Chciałbym zrobić przekrój jeszcze z tego widoku, więc wybieram sobie u góry narzędzie przekrój, z którego widoku zaznaczam odpowiedni widok, niech to będzie ten widok u góry. No i w tym miejscu, ciach, tu jest pierwszy punkt linii, przekrój drugi, pod prawym kontynuuj, no i teraz położenie widoku przekroju. Mogę jeszcze deklarować, czy będzie pełny przekrój, czy na jakiejś konkretnej głębokości, bo chcę zrobić kład wałka na przykład, jaka ma być skala, jaki ma być styl wyświetlania. No i klikam sobie w tym miejscu taki widoczek. Co jest jeszcze fajne, czasami z tego korzystam, bo no, chciałbym pokazać na przykład w izometrii chciałbym pokazać widok przekroju. Cały czas jestem w stanie, mam tutaj drugą ikonkę rzut i po prostu zobaczcie Państwo, że mógłbym sobie zrobić nawet z przekroju czy ze szczegółu mógłbym zrobić sobie taki widok. No niestety ten widok nie jest dokładnie taki, jakbym sobie życzył, bo chciałbym, żeby tu również było kreskowanie na przykład i na przykład, żeby był cieniowany, bo mam fajną drukarkę. Dwukrotnie klikam w ramkę tego widoku. Tutaj mogę odhaczyć, że OK, niech będzie widok cieniowany, a kreskowanie włączam tutaj, zakładka Display Options i mamy tutaj u góry hatching, kreskowanie. I klikam po prostu OK. Więc model jest cieniowany i model jest kreskowany. Możemy precyzyjnie pokazać, jak on w środku tak naprawdę wygląda. Może nie powinien być aż tak duży, ale ja już to zostawię.
No i teraz tak, mamy faktycznie, chwileczkę. Okej. Ładniej ten trzeci widok wygląda w perspektywie i cieniowaniu. No tak. Gesty myszy są bardzo wygodne. Tak, teraz widzę na czacie faktycznie wpisy. Gesty myszy są super fajne. Ja się przyznam, że wcześniej w innym oprogramowaniu miałem coś takiego w 3D Studio Maxie. No i był taki okres, że nawet tworzyłem już własne jakieś tam właśnie gesty myszy i naprawdę to przyspiesza pracę. Jeżeli się pamięta o tych rzeczach, to naprawdę przyspiesza pracę. Kreskowanie powinno być innego koloru. Prawdę mówiąc, nie próbowałem tego zmieniać, ale nigdy. Ale możemy teraz spróbować. Jeżeli kliknę sobie prawym przyciskiem myszy, mogę wyedytować styl kreskowania. Na tym kreskowaniu kliknąłem. Tutaj po prostu używam standardowych ustawień. Ale czy jestem w stanie zmienić kolor kreskowania? Chyba w warstwach po prostu. Jeżeli wyedytuję edytor, jeżeli włączę edytor stylów i standardów, to tutaj mamy całą listę warstw. No i mamy też hatching. Spróbujmy dać na przykład czerwony, tak żeby zmiany było widać bardzo wyraźnie. No i po prostu zapisz, tak chcę zapisać. No i teraz nawet jak odkliknę, gdzieś to kreskowanie jest innego koloru. No i jest innego koloru. OK. Więc tutaj mamy oczywiście pełny dostęp do biblioteki stylów i standardów. OK. Co jeszcze można tutaj zrobić? Można jeszcze... OK. Chciałbym na przykład automatyczne linie środkowe, czyli żeby osie i na przykład znaczniki środka powstają sam. Zaznaczam sobie ten, ten i ten z kontrolem widok i pod prawym przyciskiem myszy wybieram automatyczne linie środkowe. Odpala się okno z możliwością zadeklarowania, dla jakiej geometrii i dla jakich rzutów ma ściągnąć tą geometrię. No i klikamy sobie OK. Proszę zobaczyć. No jest kwestia jakby korekty niektórych osi. Trzeba je po prostu poprzeciągać, ale taką geometrię program wróci nam sam. Jeszcze tutaj się przybliżę do tych otworów. Bo chciałbym na przykład no, prawidłowe oznaczenie tych otworów byłoby, jeżeli byłby jeszcze dookoła linia kreskowa. Tutaj w zakładce opis mamy taką możliwość. To jest to narzędzie, to jest ta ikona, więc klikam centrum szyku kołowego i po kolei klikam geometrię. Pierwszy okrąg, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty i tak dalej, klikam po kolei każdy otwór, na końcu prawym utwórz, no i teraz gdyby nie te znaczniki, które teraz mi przeszkadzają, może uda mi się je w miarę szybko tutaj zaznaczyć i po prostu usunąć, i jeszcze jeden ciach, no i teraz faktycznie zaznaczenie jest prawidłowe. OK, więc mamy kreskowanie, mamy automatyczne linie środkowe, mamy rzuty, ale jeszcze mogę na przykład na widoku przekroju kliknąć prawym i wybrać, padło takie pytanie, czy jeżeli będę wprowadzał zmiany w dokumentacji płaskiej, czy one będą widoczne również w modelu. No i teraz jeżeli zaciągnę taką wymiary, tutaj mamy, pobierz wymiary z modelu, z
całej części i na przykład, bo mogę albo z operacji, czyli z obrotu, z wyciągnięcia, z otworu, ale powiedzmy, że z całej części, z tej części pokaż mi wszystkie wymiary, które są w szkicu tego elementu. No i teraz zaznaczę wymiary, które chciałbym, żeby zostały. Powiedzmy, że interesuje mnie wymiar. Ten wymiar u góry, powiedzmy promień, ten wymiar mnie jeszcze interesuje i powiedzmy ten. Nie będę wszystkich zaciągał, tylko dosłownie kilka wymiarów, żebyśmy sobie zobaczyli, jak to narzędzie pracuje. I klikam OK. Te wymiary już są w dokumentacji płaskiej, z tym, że no jest kwestia oczywiście zrobienia porządku, bo one w dokumentacji płaskiej, przecież jak robimy model 3D, to nie patrzymy faktycznie, jak wstawiam ten wymiar, ważne, że go po prostu wstawiłem. Chociaż niektórzy patrzą tak naprawdę, bo wiedzą, że potem będą zaciągać ten wymiar. No mamy, więc mogę zaciągnąć wymiary. Mamy oczywiście całą masę narzędzi tutaj w menu rozwijanym, chociażby czy tolerancje, czy chropowatości, czy na przykład importuj jakiś blok z AutoCAD-a, bo mam rysunek AutoCAD-owy, w którym zrobiłem jakiś blok i chcę go tutaj po prostu wstawić. Jest to możliwe najbardziej przez to właśnie narzędzie. Oczywiście wstawianie tekstu, opisy otworów i gwintów, bo mamy automatyczne takie narzędzie do wymiarowania otworów. Powiedzmy, że chciałbym sobie złapać na przykład ten otwór. No i od razu w opisie jest informacja, jaki to jest otwór. Może być tam informacja, na jakiej głębokości jest gwint, czy jest pogłębienie walcowe, czy stożkowe i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie informacje dotyczące, to oczywiście też można wyedytować pod prawym w edycji stylu tego opisu otworu i gwintu. Wszystko można sobie zdefiniować, albo na przykład powiedzieć, że ma być na złamanej linii, a nie na linii prostej. OK. No i wiadomo, wymiary można wstawiać również samemu, czyli po prostu klasyczne wstawianie wymiarów. Odtąd dotąd ma być tyle, odtąd dotąd ma być tyle. No jest to bardzo wygodne narzędzie. Na pewno szybciej się pracuje i robi dokumentację tutaj niż w AutoCAD LT. No i teraz, no jeszcze mógłbym, dobrze byłoby wstawić szczegół, powiedzmy szczegół z jakiegoś elementu, powiedzmy z tego widoku, z przekroju, niech to będzie to miejsce, bo tutaj mamy jakiś otwór i na przykład szczegół niech będzie tutaj, niech będzie jeszcze większy, niech na przykład będzie 1 do 1, to może za duży, ale 1 do 2 byłby myślę ok, niech pokazuje te linie, więc jeszcze linie niewidoczne włączyłem, może to był błąd, mogę to jeszcze szybciutko wyłączyć i również pod prawym automatyczne linie środkowe zaciągnę, więc od razu mamy ośkę, tą linię tutaj usunę, bo jest niepotrzebna i również mogę wymiarować i pracować dalej. No ale teraz tak, ok, faktycznie, może zróbmy najpierw w ten sposób. Okazało się w modelu, już zrobiłem dokumentację, ale potrzebuję jednak wprowadzić zmiany, więc powiedzmy, że wyedytuję sobie jeszcze raz ten szkic, który wcześniej edytowaliśmy, no i wpiszę tutaj, tutaj niech będzie na przykład 9 cali. OK. Tutaj niech będzie 12. A tutaj niech będzie 18, tak jak było wcześniej. OK. Więc w modelu wprowadziliśmy zmiany. OK. Zakończ szkic. O, tu przesadziłem, bo otwory nie są powiązane. To moja wina, ale to z powrotem szybciutko, nie może być 12, musi być 14, no ale okej, przynajmniej to widzę w tym miejscu, tak? Właśnie to jest również zaleta tego programu. No i co tu jeszcze można zmienić? Myślę, że chciałbym wyedytować tą faskę i okej, niech ta faska będzie na przykład, tutaj gdzieś znajdziemy sobie strzałeczkę,
Okej, niech faza będzie troszeczkę większa. O, na przykład tej wielkości. Ciach, mamy modyfikacje zrobione w modelu. Wracam do dokumentacji płaskiej. Czekam chwilkę i już widzę. O, tu jeszcze mógłbym wstawić opis fazy. O, na przykład w ten sposób. Mamy 7,24 na 45. No i teraz może będziemy widzieli tą zmianę wyraźnie, czyli jeszcze raz wyedytuję. Ok. Złapam strzałeczkę, niech będzie faza jeszcze większa. Ok, i przełączmy się do dokumentacji płaskiej. Teraz widać bardzo wyraźnie, że zmiany, które wprowadzę w modelu, widać również w dokumentacji płaskiej. A odwrotnie, no tak, jeżeli kliknę na wymiarze, który zaciągnąłem z modelu 3D, czyli na tym wymiarze albo na tym wymiarze, to zmianę będę widział. Natomiast to jest wymiar, który wstawiłem samemu. Więc jeżeli kliknę na nim, to nie będę widział tej opcji. Natomiast tutaj pod prawym przyciskiem myszy mam edytuj wymiar modelu i mogę wpisać na przykład 365 mm, powiedzmy. Ciach, zmiana jest widoczna w dokumentacji płaskiej. 365 mm. Pod prawym mam zmierz, no i zmierz tę średnicę. No, tu jest akurat w calach, no ale mógłbym szybciutko tutaj zmienić jednostki. W opcjach aplikacji mamy tutaj taką możliwość. Pojawiło się coś takiego. Sekundeczkę. Właśnie, w zakładce plik możemy zdefiniować własny szablon i, o, no tak, jeśli bym otworzył nowy, ta część po prostu została zrobiona w calach, ale tu jeszcze jednostki zmienię na metry. O, i sprawdźmy teraz wymiar. Tutaj mamy 365 mm, czyli po prostu w ustawieniach dokumentu zmieniłem szybciutko jednostki w zakładce jednostki. Okej. Więc działa to po prostu w dwie strony. No a teraz ten rysunek zapiszmy sobie. Zapiszmy jako. Sekundkę, jeszcze tutaj sprawdzę. Szybciutko jedną rzecz. Czy ktoś na czacie się odzywał? Nie, okej. No dobrze, no więc mamy tak. Muszę się pośpieszyć, bo trochę mało czasu. Zapiszmy sobie gdziekolwiek tą dokumentację, może być nazwana jakoś w ten sposób. OK, niech będzie zapisana na pulpicie. OK. No i teraz jakie są możliwości? Przełączmy się do AutoCAD LT. No i teraz tak. Jedna z możliwości jest taka. Mogę po prostu otworzyć sobie ten plik. On teraz będzie tylko do odczytu, ale go po prostu sobie otworzę. OK, jest tylko do odczytu, wiem o tym. Fajnie. No i mam teraz geometrię, ale na arkuszu. No i teraz w zakładce modelu nie ma nic, tak naprawdę. Ale mam zakładkę arkusz, no i tutaj jestem w stanie dotykać, tak naprawdę, tylko dotykać wymiarów. No, nic więcej nie zrobię, tak na dobrą sprawę, w tym miejscu. Ale jeżeli chciałbym dalej pracować na tym rysunku, i powiedzmy, już nie interesuje mnie powiązanie z inwentorem. To, co inwentor miał zrobić, zrobił. Teraz chcę robić wszystko w AutoCADzie. Mogę kliknąć tutaj na arkuszu, na dole po lewej stronie, prawym. Jest taka opcja: eksportuj układ do modelu. Ciach. Jak ma się nazywać powstanie nowy plik, który w obszarze modelowania będzie miał właśnie tą geometrię. No i klikam sobie: zapisz. Czekam chwilę, otwórz ten plik. Proszę bardzo, jestem w modelu. Teraz mogę. To są bloki, no ale bloki mogę bardzo łatwo porozbijać. I jestem w stanie edytować sobie wszystko, pozmieniać, wstawić inną ramkę, jeżeli mam w AutoCADzie przygotowaną. W AutoCADzie na pewno bym takiego widoku nie zrobił i takiego, i takiego. Więc proszę zobaczyć, jak nieręcznie projektuję części, no to dość szybko.
Czy jest możliwość ustalenia masy detalu? Naturalnie. Nie powiedziałem o tym, ale oczywiście, oczywiście i nawet mogę zadeklarować, że ta masa będzie wyświetlana na przykład w tablicy rysunkowej albo w tablicy rysunkowej, albo gdzieś na dokumentacji płaskiej. Tutaj u góry, jeżeli w oglądarce kliknę prawym na części, wybiorę iProperties, to pojawi się okienko właściwości tej części. Tutaj mogę wpisać, kto ją zrobił, jaki jest numer tej części, ile ona kosztuje i tak dalej, wszystkie informacje. Ale mam zakładkę fizyczne i tutaj mogę zadeklarować, o na przykład, że miało być zrobione z tytanu wtedy, no może przewijam, no nie wiem, z czegokolwiek, tak, z całej tej listy. Takie materiały, tutaj oczywiście ta lista jest ograniczona, chociaż już jest teraz dość długa, natomiast takie materiały jesteśmy w stanie tworzyć w edytorze stylów i standardów samemu, więc niech będzie ze stali. Gęstość jest taka, masa, pole, wszystko wiemy, środki ciężkości, jeżeli chcemy poznać, również jest to możliwe. Jeżeli chcę wyświetlić środek ciężkości, jak najbardziej również jest to możliwe. Mogę zaciągnąć to do dokumentacji płaskiej. Mam również możliwość, i to jest bardzo fajne, niewiele ludzi o tym mówi na prezentacjach, ja staram się o tym nie zapominać, na przykład przekroję, bo chciałbym sobie sprawdzić swój element. To jest bardzo fajna funkcjonalność. Na przykład chciałbym sprawdzić przekroje w moim elemencie i niech to będzie od tej płaszczyzny, od płaszczyzny XY. Mógłbym po prostu zrobić przekrój tutaj w modelu, ale chciałbym zrobić na przykład niech będzie symetrycznie, niech będzie 10 takich płaszczyzn dzielących i niech będą oddalone na przykład co 60 mm, mało, niech będą o 120 mm powiedzmy, no nie, niech będą o 200, o 200 i niech ich będzie nie 10, a na przykład 12, 16, o na przykład, nie? O 200, o 300, ok, i sprawdźmy sobie teraz, ciach, zastosuj, poczekajmy chwilę i program podzieli nam nasz element, proszę zobaczyć, no jest dużo tych akurat płaszczyzn, wybrałem co małą odległość, ale możemy sobie podejrzeć, po prostu kliknąć na przykład w ten przekrój, o właśnie, zobaczyć jakie jest pole tego kroju, więc możemy przeanalizować również naszą część, czy ona jest faktycznie dobrze zbudowana, chociażby w ten sposób. Tutaj u góry pojawiła się ta możliwość. No, chcę wyłączyć po prostu widoczność tej analizy. Więc tak, jak najbardziej jestem w stanie sprawdzić sobie masę mojego elementu, gdzie jest środek ciężkości, czy przekroję, czy na przykład tutaj jest taka ikonka draft, ale chodzi o to, jeżeli jest odlew, na przykład czy wypadnie z formy taki element. Inventor daje naprawdę duże możliwości, jeżeli chodzi tutaj o zakres modelowania części. No dobrze, no i teraz tak, wrócę szybciutko jeszcze do AutoCAD-a. No właśnie, bo to była pierwsza możliwość, czyli mogłem otworzyć sobie ten rysunek w AutoCAD-zie i mogę go tutaj teraz modyfikować. Natomiast jest jeszcze jedna możliwość, jeżeli zrobię sobie nowy rysunek AKDLT ISO i mam coś takiego jak Design Center. W Design Center to jest taki menedżer zarządzania plikami i wszystkim tym, co w tym pliku jest. I teraz na pulpicie mam tutaj plik, który zapisałem wcześniej, body60+, to jest ten nasz. Jeżeli kliknę tutaj plusik, to mamy styl tekstu, style wymiarowania, mamy nasze szczegóły, które zrobiliśmy, style linii, style tekstu, odnośniki zewnętrzne, a bloki to są wszystkie widoki, które tam zrobiliśmy. I proszę zobaczyć, że jeżeli wybiorę sobie na przykład ten widok pod prawym i wstaw blok, po prostu wstawiam jako blok i kreskowanie jest tego samego koloru, co w inwentorze. I każdy taki
Każdy taki bloczek jestem w stanie tutaj sobie stawić pod prawym. Wstaw blok w Design Center i deklaruję, gdzie ma być port. I więc również w ten sposób jestem w stanie robić dokumentację. OK, zrobiłem widoki w inwentorze, ale chcę robić dokumentację w AutoCADzie, bo go znam lepiej tutaj. Dobra, wstawiam sobie widoki stamtąd i wymiaruję. Więc uważam, że bardzo fajna funkcjonalność. Więcej, jeżeli ten plik jest zapisany, i ten, w którym teraz jestem w AutoCADzie, i tamten, z którego wyciągnąłem sobie te widoki, to dokumentacja uaktualni się. Jeżeli tam wprowadzę zmiany, to tutaj również one będą widoczne. Ja już teraz tego nie będę robił, bo jeszcze chciałbym coś pokazać, już nie tylko w AutoCADzie LT, no, ale to jest ta główna współpraca, czyli między inwentorem LT a AutoCADem, ale jeszcze w inwentorze muszę pokazać, no właśnie, to menu tutaj rozwijane, co mogę otworzyć. No jest cała lista, naprawdę potężna lista translatorów z różnego typu formatów. No i oczywiście jakiegoś stepa mógłbym sobie otworzyć tutaj w inwentorze, ale obiecałem, że pokażę jeszcze inwentor Fusion, więc przełączę do Fusiona i pokażę, jak można by pracować w inwentorze Fusion. Wybierzmy sobie otwórz. No i mamy tutaj również bardzo długą listę formatów, które ten program może otworzyć. No to jest coś, czego po prostu w zwykłym LT-ku nie mamy. Tego bym nie przeskoczył. A jeżeli ktoś mi przysyła jakiś model, ciach, otwieram go sobie tutaj, importuję, zmieniam i wysyłam do inwentora, wysyłam do AutoCADa i pracuję dalej. Mam tutaj takiego stepa przygotowanego. O ile dobrze pamiętam, to jest jakiś taki kołnierzyk. To jest po prostu format w formacie STP, czyli jeżeli ściągnę sobie jakiś model ze strony producenta, no i teraz powiedzmy, no nie wiem, chciałbym go troszeczkę zmodyfikować. Czyli no, program, ten Inventor Fusion jest dość podobny do Inventora, to jest po prostu modeler, ale troszeczkę inny. Troszeczkę inaczej wygląda. Po prawej stronie, tutaj na dole, mamy możliwość deklarowania jednostek. Niech będą na przykład milimetry, niecałe. OK, no i co tutaj moglibyśmy zrobić? Na przykład interesuje mnie, OK, klikam sobie w tą ściankę, no i teraz albo sobie wybieram, co bym chciał, jaką ściankę bym chciał kliknąć, względem jakiego kryterium, albo tutaj press and pull, czyli po prostu OK, ale chciałbym, żeby to na przykład było troszeczkę większe. I jest to step. Aha, no ja złapałem teraz bez fazy, więc faza zostanie w jednym miejscu, więc za bardzo tego nie mogę wyciągnąć. No ale powiedzmy, że tyle mi wystarczy. Pod prawym, OK. Tutaj również mamy słoneczko. I pod prawym zakończ. Następna ścianka, na przykład zaokrąglenie. Mogę przesunąć, ale press and pull. Proszę bardzo. Mamy stepa, którego teoretycznie nie mógłbym wyedytować, ale jednak drobne zmiany jestem w stanie wprowadzać. Albo na przykład ta ścianka. Nie miała być taka, miała być troszeczkę węższa, bo akurat w moim przypadku, w mojej firmie tak to wyglądało. Albo na przykład następna ścianka, kolejna. No i każdą taką modyfikację jestem w stanie na zwykłym stepie sobie zrobić. No i teraz, jeżeli wprowadziłem już jakieś modyfikacje, to co mogę z tym dalej zrobić? Mogę po prostu... No, tu oczywiście narzędzi jest więcej. Proszę zobaczyć, w przeglądarce tak naprawdę mamy tylko Solid. Ja wprowadziłem jakieś modyfikacje i ich w ogóle nie widać. No bo jest to modelowanie bez historii. Znaczy, tak naprawdę ja jestem w stanie, jest tutaj narzędzie, po prawej stronie u góry, znajdź operację. Jestem w stanie zaznaczyć sobie całą geometrię i powiedzieć, OK, znajdź wyciągnięcia, zaokrąglenia, otwory, szyki. Klikam OK i to, co program jest w stanie znaleźć, wyświetli mi tutaj po tej stronie, więc na przykład wielkość otworu albo zakończenie jestem w stanie po prostu sobie wyedytować samemu. Więc mam taki dostęp do tych elementów. Oczywiście jest możliwość szkicowania, mamy wszystkie narzędzia szkicowe, tak samo jak w inwentorze. OK, no i zapiszmy sobie teraz, tutaj jako, no i proszę zobaczyć, znowu do KTi, do DWGA, mamy AutoCAD 2010 na przykład, albo po prostu DWG,
mamy parasolidy, mamy IGS-y, mamy stepy, także całą listę różnych formatów. Powiedzmy, że w moim przypadku niech to będzie DWG i niech to będzie pulpit. Dokument 2, niech się tak nazywa. OK, no i teraz przełączę się do inwentora i w inwentorze otworzę sobie na pulpicie. Mamy DWG, wybieram opcję jeszcze, no i tutaj czy otwórz, czy importuj. Ja bym chciał zaimportować sobie ten plik. OK, Fusion File, tak, jest to plik z Fusiona. W jakich jednostkach, centymetrach ma być, zakończ. Tak, chcę zaimportować. O, jest jakiś, może dlatego, że on jest otwarty, może powinienem go teraz zamknąć. Otwórzmy go sobie raz jeszcze. A, teraz zrobiłem tylko otwórz, więc jest to po prostu plik autokadowy, a powinienem zrobić sekundkę, zamknę go tutaj, a powinienem zrobić importuj raz jeszcze w opcjach, import, otwórz, Fusion File, dalej, OK, OK, zakończ. Ach, no faktycznie, może zawierać Multiply Components. Może zawierać, ale nie zawiera. No właśnie, więc no i mamy geometrię, którą przed chwileczką zmodyfikowaliśmy sobie w inwentorze Fusion. Jest to jako baza. No i teraz mogę dalej zrobić z tego dokumentację, no i otworzyć po prostu sobie potem w AutoCADzie LT i modyfikować dalej. Więc to jest ta możliwość, ale Fusion daje jeszcze inne możliwości. Jeżeli na przykład otworzę sobie kolejną część i zrobię w niej nowy szkic na jakiejś płaszczyźnie i narysuję tutaj na przykład prostokąt ze środka, prosta rzecz. Ja już kiedyś taką prezentację robiłem. Niech na przykład będzie 60 mm, tabem przerzucam się na drugi wymiar na 40 mm, ok, pod prawym, ok, zakończ szkic, wyciągnięcie proste na przykład na 40 mm. Okay, no, więc zrobiłem sobie taką kostkę, właściwie no nic wielkiego, 40, może niech będzie 30, na przykład trochę za wysoko. OK, no i tutaj w inwentorze za bardzo nie zaszaleję, jeżeli chodzi o powierzchnię. Mógłbym robić wyciągnięcie złożone i tak dalej. Ale mam tutaj jeszcze ikonkę, właśnie edytuj w inwentor Fusion. OK, teraz zamknął się inwentor, odpala się inwentor Fusion. No, musimy chwilkę poczekać. Czy nie? Czy błędem było to, że miałem go otwartego chyba? Sekundkę. Jeszcze chwilkę. Okej. OK. No i idzie Fusion. OK, no więc mamy Fusion. Ta kostka jest po prostu w Fusionie. No i co możemy dalej z nią zrobić? Tutaj tak naprawdę możemy zaszaleć, bo mamy możliwość edycji krawędzi. Czyli na przykład chciałbym zrobić takiej kostki, nie wiem, może w tym przypadku myszkę komputerową, ale to może być cokolwiek innego. No, i powiedzmy, że tak, kliknę sobie krawędź i powiedzmy, że w widoku z góry będzie mi łatwiej pracować, powiedzmy w ten sposób. No i teraz co mogę zrobić? Każdy z tych punktów, mogę dodać tutaj więcej punktów, ale te punkty, które są, mogę wyedytować. Mogę na przykład zadeklarować, że OK, ale przesuwaj punkty względem prostopadle do ekranu.
OK, bo oczywiście mogę wybrać układ odniesienia i precyzyjnie przesuwać w każdej osi, ale bym chciał, teraz patrzę prostopady na jakąś płaszczyznę, no i wybierzmy sobie, powiedzmy, dobra, no ten punkt chcę przesunąć na przykład tutaj, ten punkt chcę przesunąć na przykład tutaj, ten punkt ma być tu. No i już wpływam, wpływam dość mocno na powierzchnię, która powstanie. Następna krawędź, klikam następną krawędź, następny punkt w tym miejscu. Ja postaram się to zrobić w miarę szybko, ale tak, żeby jednak pokazać, jakie możliwości daje ten program. No i okej, mamy taki kształt, ale on cały czas jest płaski. Jeżeli teraz wybiorę widok na przykład z tej strony, no to powiedzmy, że ten punkt, a cały czas przecież prostopadle przesuwam punkty względem ekranu, no powiedzmy, że ten punkt ma być tutaj, na tej krawędzi ten punkt ma być też niżej, ten punkt też ma być niżej, ten punkt też miał być troszeczkę niżej i niech nie będzie aż tak wypukłe, niech będzie powiedzmy w ten sposób. No i proszę bardzo, kilka szybkich ruchów, a już mamy całkiem ciekawą powierzchnię zrobioną. Na przykład niech będzie, ok, jeszcze wyedytuję ten punkt, jeżeli prostopadle do widoku, no to o, jeszcze mogę wyciągnąć w ten sposób i następny, tak, i powierzchnia już zamienia się w bardziej ciekawą, którą ciężko byłoby mi uzyskać w samym inwentorze. Tutaj mogę powierzchniowo modelować, no a cały czas jest gdzieś tam AutoCAD LT, więc cały czas mogę z niego korzystać. Ok, no już nie będę może tego modelował do samego końca, bo no tutaj możliwości jest naprawdę, naprawdę dużo. Może jeszcze kilka szybkich ruchów. Tu jeszcze dodam punkcik. Tu jeszcze dodam punkcik. OK, powiedzmy, mógłby być jakiś tam uchwyt. Dobrze, to przesuńmy jeszcze tutaj. Jeszcze jeden punkt dodam w tym miejscu, niech to będzie w ten sposób. No i teraz tak wygląda moja kostka, którą przed chwileczką zrobiłem. Pod prawym OK i wróć do inwentora LT. Proszę bardzo, jestem w inwentorze. Ze zwykłej kostki zrobiłem taką operację. Dalej mogę robić, czy właśnie podziałać mogę jakoś element, bo ta myszka ma po prostu składa się z kilku elementów, więc cały czas jestem w stanie to zrobić po prostu robiąc na przykład szkic na tej płaszczyźnie i robiąc szkic spline. O, teraz mogę wykorzystać na przykład nową funkcjonalność. Powiedzmy, że narysuję sobie taki spline, żeby jeszcze podzielić na przykład tą myszkę na trzy osobne elementy, ale można to podzielić na korpusy bryłowe tak naprawdę. Pod prawym OK, zakończ szkic, wyciągnięcie proste tego profilu, ale jako powierzchnię, nie jako bryłę tego profilu, no i tu dynamicznie po prostu do góry, OK. Współdzielić muszę ten szkic, żeby zrobić wyciągnięcie raz jeszcze. Tak, i jeszcze jedną powierzchnię do góry. I teraz jak mam takie powierzchnie, tutaj mam po prostu narzędzie podziel na korpusy bryłowe, czyli to jest narzędziem podziału. Bryła jest jedna, więc się zaznaczyła, zastosuj. I proszę zobaczyć, mamy już dwa korpusy bryłowe, solid 2 i solid 3. A teraz znowu narzędzie podziału, teraz ta powierzchnia na korpusy bryłowe, którą bryłę podziel, tą bryłę podziel, tak? No i klikam OK, proszę bardzo, widoczność powierzchni wyłączam, szkic również, no i teraz mam osobne korpusy bryłowe. Otwieram to w pełnym inwentorze i robię dokumentację złożeniową, więc są takie również możliwości. No i jeszcze w inwentorze dwa słowa, bo mówiłem i też to było w tej prezentacji, że wizualizacja. No, mówiłem o tych teksturach, ale tutaj również w widoku mamy, no właśnie, czy mają być włączone tekstury, czy nie, jaki ma być styl wyświetlania, więc żeby zrobić szybką prezentację swojej części, proszę bardzo, z ray tracingiem, więc naprawdę niezłej jakości można robić obrazki, a potem po prostu
zapisz jako, zapisz kopię jako i dopiero tutaj zobaczymy możliwość zapisania na przykład do PNG, na przykład do JPEG-a. PNG, dość istotne PNG. Tutaj można oczywiście gęstość pikseli jeszcze podać. I to jest bardzo fajna funkcjonalność. Pokazuj tylko aktywne komponenty, które są w obszarze modelowania. Czy to będzie PNG, czy to będzie JPEG, proszę zobaczyć, naprawdę niezłej jakości można zrobić po prostu wizualizację swojego komponentu, a zrobiłem to po prostu klikając, nie wiem, dwa narzędzia być może. OK, powiedziałem o AutoCADzie, powiedziałem o inwentorze. Powiedziałem o Inventor Fusion również. Jest jeszcze, mamy mało czasu, ale dosłownie dwa słowa. Przepraszam, taki samochód wymyśliłem. Dwa słowa o sketchbooku. Naprawdę fajne narzędzie. No, może nie wszyscy rysują i nie wszyscy szkicują. Wygląda ten program w ten sposób. Czyli mamy po prostu kartkę. Pod spacją kryje się takie oczko, które pozwala mi przesuwać kartkę albo ją obracać na przykład. Tak jakbym miał kartkę na biurku albo oddalić się od niej. Wiadomo, bo ta aplikacja również jest na tablety wszelkiego rodzaju, czyli wiadomo, tablet leży tak jak kartka na biurku i po prostu mogę sobie potem szkicować. No i mamy tutaj dodatkowe narzędzia, właśnie takie fajne oczka. Oni teraz zrobili to w ten sposób. Jeżeli tutaj kliknę, to pojawią się duże wstęgi z narzędziami, z kolorystyką i w ogóle. U góry mamy główny pasek narzędziowy, czyli wszystkie główne narzędzia, ołówki, pędzle, mazaki i tak dalej. No i teraz jaką geometrię tutaj mogę rysować? No, różnego typu geometrię. Po prawej stronie mamy warstwy, czy warstwy wektorowe, czy warstwy do malowania. Oczywiście można... Ten program jest dość podobny strukturalnie do Photoshopa, jeżeli ktoś zna. No i jeszcze na dole też bardzo fajna wstęga najczęściej przeze mnie używanych narzędzi, wypełnień gradientowych, czy tekstur jakiś, czy po prostu kolorystyki, czy własne narzędzia również tutaj można rzucać. No i myślę, że coś narysuję, no i to jest naprawdę fajne. Ja mam teraz myszkę, a proszę zobaczyć, powiedzmy, że okej, no co bym chciał narysować? Powiedzmy, że narysuję okrąg. No, myszką nie bardzo mi wyszło, nie? Okej, ale mam tutaj znacznik. Cyk, jest elipsa. Cyk, jest okrąg. Dobra. Nie potrafiłem narysować okręgu myszką, ale już okrąg jest. Potem powiedzmy, no nie wiem, chciałbym narysować sobie jakiś taki kształt. Jak mam tablet i piórko, problemu nie ma. Natomiast jeżeli mam coś takiego, to faktycznie trudno. Ale mam też program i pomaga. Dobra, może chciałeś narysować coś takiego, może coś takiego. To jest twój kształt, to jest coś, co ja proponuję. Okej, powiedzmy, że interesuje mnie taki kształt. Albo w ogóle nie. Chciałbym go zaznaczyć i usunąć. No i powiedzmy, ja no uprę się na ten samochodzik. Może on jest śmieszny, ale chodzi o to, żeby pokazać funkcjonalność. No i wybiorę sobie jakiś taki mazaczek. Tutaj oczywiście grubość mogę i wielkość mogę określać mojego grotu ołówka. No i powiedzmy tak, ok, niech będzie jeden okrąg. Niech będzie drugi okrąg. Piękny. Powiedzmy, że... Nie powiedzmy tylko, jest po prostu za duży. Mam tutaj również możliwości edycji, czyli właśnie powiedzmy przesuwania albo skalowania mojego obiektu. Enderem zatwierdzam. OK. No i dalej chcę rysować linię, więc wybieram sobie ołówek. Niech będzie jeszcze większy. No i jakiś tam prosty samochodzik powiedzmy narysuję, ale kilka fajnych funkcji będzie. Na przykład niech będzie tak. Taki kształt, ale taki ładniejszy chciałbym, żeby coś zaproponował. OK. Potem taki kształt. Narysuj mi prostą linię. Później taki kształt. OK. Coś takiego i coś takiego. Nie? Więc no, piękne to nie jest. Ale zaraz pokażę
Wam, co można z tym tak naprawdę zrobić. No i teraz, jeżeli mam jakąś taką prostą geometrię, to są również narzędzia, które pozwalają o na przykład zrobić zaokrąglenie. Między tą krzywą a tą krzywą, proszę pamiętać o tym, że to będzie, że to może być wektorowy rysunek. Mogę na przykład sobie w ten sposób zrobić zaokrąglenie. Albo klikając te dwie krzywe i jeszcze deklarować, jak one mają się zachowywać. Albo na przykład mogę zrobić, ta krzywizna mi się nie podoba. OK, możesz ją wyedytować zupełnie, zmodyfikować ją zupełnie inaczej niż była na samym początku. Fajną funkcjonalnością jest również, no powiedzmy, że zaokrąglenie powinno być też w tym miejscu. Nie? Może jakieś na przykład powiedzmy takie, nie? Takie dość opływowe. Więc samochodzik śmieszny, ale jeżeli chodzi o rysowanie fajne. Fajna jest funkcjonalność tutaj, jeżeli szkicujemy coś na kartce ołówkiem, to bardzo często jest tak, że szkicujemy wiele linii w jednym miejscu i wynikowa jest na środku, czyli ta najgrubsza linia, która tam jest, to jest właśnie ta. No i teraz mam tutaj również mam takie narzędzie, że jeżeli złapię sobie z jakąś tam krawędź, o, i będę rysował obok niej, ale coraz wyżej, tak, to ona będzie się ustosunkowała do tego, co ja robię kursorem. Oczywiście mamy tutaj całą masę narzędzi, jeszcze innych wypełniania, możemy nakładać maski i tak dalej, kolorystykę, zmieniać naszych linii, ale chodzi chyba głównie o koncept, o szkicowanie. Ja tutaj